Siema, Enduro Motoblog z tej strony. Dzisiaj wracam po długiej przerwie z nowym sprzętem, jakim jest Kawasaki KLX. Tak jest. Z Defendera przesiadłem się na kawę. Aktualnie stoi na wiejskim podnośniku, co cienie jest trochę większy niż myślicie, że jest. Ale powiem wam tak, że ja, mając prawie 2 metry, no ledwo sięgam stopami do ziemi. Ono jest tak ustawione na razie, że nie widać w pełni, jak ona się tu prezentuje. Ale uwierzcie mi, naprawdę dorwałem ją w zajebistych pieniądzach. Fatbar z rentala, oryginalne klamki, manetki ProTaper, opony Pirelli oczywiście do wymiany po tamtym właścicielu. Zadupek już konkretnie jak w crossówie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne po prostu. Dla mnie przeskok mocy niesamowity. Naprawdę niesamowity przeskok mocy. Od razu inaczej się czuję na tym motorze. Czuć, że Japonia, nie? Czuć, że Japonia. Nie pytajcie, czemu kanapę mam tu, bo no trochę się tu pozmieniało, mówię, trochę nie nagrywałem, bo nie miałem sprzętu, ale teraz jest sprzęt, no i będzie może coś nagrywać, jakieś tam filmy wam posklejam niedługo, także wiecie, opona z tyłu też do wymiany. Pojechaliśmy po niego aż chyba, żeby wam nie skłamać, 180 km w jedną stronę. Ale myślę, że było warto. To już drugi dzień, odkąd go mam. Myślę, no kurde, dzisiaj trzeba nagrać filmik w końcu, więc coś tu wam sklejam. Oczywiście wszystko oryginalne, żadnej chiszczyzny. Tak więc co? No wyczekujcie jakichś tam filmików. Postaram się ogarnąć z tą kamerą lepsze te. No i co? Od nowa nabijamy aktywność, nie? Kawa pięknie się prezentuje, jeszcze tam do odpisowania trochę, jak mi się trochę pomalować trzeba. Nie widać dobrze na kamerze, ale jest to trochę podrapana. Widać ślady użytkowania. Tak więc no, świeżo kupiony jest maszyna na sezon, można śmigać. Tak więc wyczekujcie kolejnych odcinków, taki krótki, zapowiadający, że coś będzie się działo dalej na kanale. A dzięki za 550 subskrypcji, jak się nie mylę, więc dzięki wielkie, dzięki i no, widzimy się w następnym odcinku, który myślę, że będzie no niedługo. Trzymajcie się, cześć.